Najpierw może rozgraniczmy kobieta, mężczyzna. Tak. Wolny związek. Młodzi ludzie testują się. Są parą. Tak zwany konkubinat. No właśnie, od kiedy możemy mówić o konkubinacie? Definicji takiej ustawowej nie ma, bo nie ma ustawy. Ale według orzecznictwa sądowego o konkubinacie możemy mówić wtedy, kiedy jesteśmy w stanie udowodnić 5-letnie wspólne pożycie. No, no tak. Żeby udowodnić to pożycie, wystarczą rachunki za gaz czy wspólna umowa najmu mieszkania. Jest możliwość udokumentowania wspólnego pożycia, co najmniej 5-letniego. Powiedz, co nam da, że udokumentujemy to? Jakie prawa zyskujemy? Powiem za bardzo nic. Są osoby, które mówią tak, że bardziej kredyt wspólny łączy niż małżeństwo. To prawda. Więc, bo kredyt się bierze wbrew pozorom na 25 czy 30 lat, a małżeństwo, nie wiadomo, zależy jak się potoczy. Nawet jak się kochamy, nawet jak razem płacimy kredyty, mieszkamy razem, to nie mamy praw. Właściwie tutaj wchodzi kodeks cywilny i wzajemne takie uregulowanie umowne. Jeżeli coś chcemy bardziej sformalizować, no niestety, musimy iść albo do notariusza, stworzyć jakąś taką quasi-umowę, czy nie wiem, czy idziemy do kupić razem u dewelopera mieszkanie, czyli kupujemy ja 50%, ty 50%, czyli mamy po prostu wspólność. Ale czy osoba pozostająca w wolnym związku ma prawo do informacji medycznych? No tu jest problem. Jest to selektywnie wybiórczo traktowane. Oczywiście karta pacjenta idzie w tym kierunku, żeby tym osobom pomagać. No ale wiem, że są problemy. To samo dotyczy odbioru korespondencji na poczcie. To samo oczywiście, że dotyczy. No z korespondencją oczywiście można sobie poradzić jakimiś pełnomocnictwami. Tylko tu wchodzimy wtedy znowu na kanwę dodatkowych świadczeń, jakie musimy zrobić, dodatkowych czynności prawnych. Czyli można sobie coś takiego wykształcić na zasadzie quasi-małżeństwa, ale jest to no, uporczywe, no, utrudnione, no, nie ukrywajmy.